Moi kochani, dzień bez skrzynki to dzień stracony, jak to mówią, ponieważ za każdym razem, w sensie może nie za każdym razem, ale dosyć często na dole mam jakieś skrzynki, które zawierają różne rzeczy i w 90% przypadkach są to książki, które są złe, widzowie, bardzo są złe, więc otwieramy skrzynkę. Oczywiście jest to wezwanie od taty hejtera, co okej, tego się spodziewałam. Czekajcie, zniszczmy tą skrzynkę, żeby tutaj nie było brudno, bo trzeba sprzątać po sobie. No to otwórzmy to. Ja nie wiem, czy ja chcę czytać tę książkę. Naprawdę nie wiem, czy ja chcę. Widzowie, zanim ją przeczytam, to wiecie co zróbcie? Zostawcie łapkę, ponieważ jak zostawicie łapkę, to wtedy wy nie będziecie musieli czytać książki na ten, książek do szkoły. Będzie fajnie, bo będziecie mieć same piątki, szóstki, wiecie, nie? Lajki to jest szczęście, więc pamiętajcie o tym. W każdym razie czytamy tą książkę, no dobra. Musimy jakoś to ogarnąć, więc raz, dwa, trzy. Wezwanie do sądu. Hola, hola, do jakiego sądu, widzowie? Czy to on ma nam... Nie, dobra. Wezwanie do sądu. Niniejszym wzywam panią Milkacz do sądu imienia Davida Lovelasa w Napalionowie z wyrazami szacunku sąd najwyższy. To są chyba jakieś jaja. Dlaczego mam wezwanie do sądu? Czy jeżeli chodzi o tą wczorajszą sytuację, widzowie, wy wiecie, że to nie było specjalnie i to mi po prostu podbili samochód. Ale dobra, jeżeli mam wezwanie do sądu, to się bierze do sądu. Muszę jakoś się ubrać chyba do sądu. Dobra, nie będę się ubierać, walić to. Mam elytrę, żeby uciec w razie czego, mam ciasteczka, żeby przekupić sąd najwyższy. Może jakieś zielone? Nie, no dobra, nie będziemy brać widzowie zielonych, żeby tutaj przekupić sąd. Ach, ja się trochę stresuję, tak szczerze. No ale dobra, idziemy, moi kochani, po prostu idziemy. Musimy, jak prawdziwi dorośli ludzie, podejmować decyzje i zmagać się z trudami dorosłego życia. Wy również możecie mi pomóc zmagać się z tymi trudami, zostawiając łapkę w górę, tak jak już mówiłam. Widzowie, proszę, zostawcie tą łapkę i możecie też być na Instagrama, ponieważ tam bardzo fajny kontencik. Dobra, w każdym razie ja muszę ogarnąć, bo o, tutaj jest sąd najwyższy. Dobra, tam nie byłam mega dawno i trochę się w sumie stresuję. Cześć, owco. Czy ty mnie chcesz tam przepuścić? Mogę tam wejść? Będzie wszystko dobrze? Aha, okej, odwracasz się ode mnie, tak jak wszyscy, no to świetnie, okej, widzę, że tam ktoś już jest, o nie, o nie. No się, no tak, jedzie, no. Będzie dobrze, spokojnie, damy wszystko na to, tak. Mam nadzieję. Cześć. O, cisza. Co tutaj się dzieje? Czemu ja tutaj dostałam wezwanie jakieś do sądu i to chyba jakaś pomyłka proszę była? Zająć miejsca. Ale czemu? Pokrzywdzona i oskarżona, proszę zająć miejsca w tym momencie. Ale... Okej. To się nie zapowiada zbyt dobrze. Gdzie ja mam niby, iść? Na obecnej chwili zapraszam wszystkich na widownię. Właśnie, Yeti. Co ty tam niby robisz? Aha, to super. No dobrze, zobaczysz. Ale co ja zrobiłam? Ale co? Co ja zrobiłam? Przecież nic nie zrobiłam. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Boże, boję się ciebie. Dziękuję. Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym w Palionowie. Będzie rozpoznana sprawa pana Yetiego, który oskarża panią Emilię o potrącenie i o trwały uszczerbek na zdrowiu. No chyba w mózgu, a nie na zdrowiu. On już był od początku popaprany. Proszę o ciszę. Ale ręka mi tak strasznie boli. Ale ja rozumiem pana, ale niech pan się uspokoi, ponieważ jest to oficjalna rozprawa i będę w stanie na pana nałożyć karę porządkową. Właśnie. Dziękuję bardzo. Czy no zjawiła się pani Milki? No tak, jestem przecież, no nie widzisz mnie tu, hello. Proszę wystąpić. Występuję. Co tam? Dobra, proszę ci przedstawić imię, nazwisko, czy jest pani spowinowacona albo spokrewniona z panem Yetim i powiedzieć, gdzie pani mieszka, pracuje, czym się zajmuje. Aha, dobra, jestem Milkacz, dzięki Bogu nie jestem spokrewniona z tym debilem i mieszkam ja tam. Proszę uwagę na słowa! Nie no, bo jestem po mnie, ja stąd idę w ogóle, weźcie mi, dajcie spokój. Proszę wrócić do rozprawy, ja nie rozprawa zostanie automatycznie rozpatrzona na niekorzyść pani. Okej, przepraszam, bardzo wysoki sądzie. No to jak mówiłem, nie pracuję nigdzie w zasadzie aktualnie. I tyle, no. Tyle. Okej, dobrze, proszę usiąść. Okej, siadam. Proszę o stawiennictwo pana Yetiego. No, w końcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić i przedstawić oskarżenie wobec pani Milki. Co się panu wydarzyło i czego pan żąda? No przecież on udaje! Proszę o ciszę! Zostałem potrącony. Musiałem trafić do szpitala. Rozumiem. I jeszcze,
jeszcze dostałem trwały uszczerbek na zdrowiu. Ledwo ruszam ręką, już chodziłem o kulach, ale na szczęście mogę teraz normalnie się poruszać, mimo tego odczułam bardzo duży ból. Przede wszystkim, Wysoki Sądzie, proszę zobaczyć, jak ona przyszła do sądu. Ja, garnitur, jak przystało, a tutaj co to ma być? Bo ci się nie chciało zmieniać, gościu, nie chciało ci się go zmieniać po prostu. To jest fatalne, a ty jak wyglądasz? A jak wygląda Wysoki Sąd? Wysoki Sąd ma... Zostaje pani ukarana karą porządkową o wysokości 10 zielonych, płatne do Urzędu Miasta do dnia dzisiejszego. Za niestosowny ubiór. Dziękuję bardzo serdecznie. Rozumiem, panie Jetty, za pana oskarżenie. Oczywiście wszystkie dowody za i przeciw zostaną za chwilkę oczywiście przedstawione. Może pan sobie w tym momencie usiąść? Nie, to się nie dzieje. Ja w tym momencie poproszę panią Milkart. Czy ma pani jakiegoś obrońcę? Nie, nie mam żadnego obrońcy, bo nie byłam przygotowana na taką sytuację w ogóle, że ten debil mnie pozwie do sądu za to, że mnie źle nauczył jeździć. Rozumiem, więc tak, jak pani odeprze jego... Jak pani odeprze jego tutaj, że tak powiem, oskarżenie, ale chcę panią pouczyć, że jeśli pani będzie składała fałszywe zeznania, zgodnie z artykułem 233 kodeksu karnego, grozi odpowiedzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności. Czy rozumie pani treść? Jak najbardziej rozumiem. Aż Dawid w ogóle postanowił wyjść z serwera, bo to są takie pierdoły mówione. Okej, więc tak, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że on znęcał się nade mną. Rozumie pan? On się nade mną po prostu znęcał. W jaki sposób? Krzyczał po mnie. Czy są jakieś materiały dowodowe? Nie ma. Materiałem dowodowym jest to, że jest mi przykro i znęcał się nade mną. W ogóle nie potrafi mnie nauczyć jeździć samochodem. Nic, w ogóle zero. Rozumie pan? Nic. Nul, po prostu nul. Ja musiałam wszystko robić sama. I ogólnie rzecz biorąc to, no po prostu tragedia, nie? No co ci mogę powiedzieć? Tragedia. I każdemu może się pomylić gaz z hamulcem. Ja nie rozumiem, dlaczego jestem przed sądem. Po prostu go nie rozumiem. Okej, dziękuję bardzo za pani tutaj wytłumaczenie. Jednak na pani nie korzyść, niestety, ale pan Yeti dostarczył nam materiał dowodowy w postaci filmu umieszczonego na serwisie YouTube, gdzie widać, że pani z premedytacją przed pasami wcisnęła gaz. Nieprawda, byłeś tam przecież. Proszę nie przerywać, kiedy są wysoki sąd. Przepraszam, wysoki sądzie. Wcisnęła pani z premedytacją gaz, ponieważ zobaczyła go, nie wiem, w jakim celu pani to zrobiła, ale widziałem to i nie powiem, że nawet na własne oczy to widziałem, więc ja tutaj stwierdzam, iż pani wcale nie zrobiła tego przypadkowo i wcale go nie pomyliła gazu z hamulcem, no tylko zobaczyła prawda. Go, biednego zwierza, no. I pani wcisnęła gaz nie, i go przyjęła. To są jakieś jaja, naprawdę, wszystko przeciwko mnie, no to jest po prostu jakieś w ogóle, no tragedia, on dobrze, się jeszcze śmieje rozumiem. Pod nosem, ty nie proszę, słyszysz, że on się usiąść. Śmieje? Proszę usiąść. Panie Jetty, proszę tutaj pana do przodu. Chcę tylko zadać pytanie, które jest obowiązkowe oczywiście. Więc czy pan również jest zobowiązany do mówienia prawdy, ponieważ za składanie fałszywych zeznań zgodzi... Tak, czyli pan rozumie, a to się nie ma co martwić. Pan oczywiście zawsze będzie szczery, także tutaj... No pewnie. No jakie pierdoły! Co to proszę pana, niech pan mi powie, czego pan żąda wobec pani Milki? Czy ma pan może jakieś już konkretne Oczywiście. Ustalenia? Zabranie prawa jazdy, chociaż ona nie ma prawa jazdy, ale zakaz prawa jazdy do końca życia. Rozumiem, jest to oczywiście... Ta osoba nie powinna znajdować się na drogach, na palionowie i w ogóle gdziekolwiek. Rozumie pan, sędzia? A ty rozumiesz? Ty się chcesz chyba pokłócić ze mną, Yeti. Nie zasługujesz, potrąciłaś mnie. Mamy materiał dowodowy. Przez przypadek to zrobiłam. Przecież. Rozumiem. Proszę. Bardzo dziękuję serdecznie za wystąpienie obydwu stron. Ja w tym momencie idę na naradę z moim całym tutaj prawniczym zespołem. To jest prawniczy proszę zespół. Proszę państwo o zachowanie w tym momencie spokoju i jeśli oczywiście dojdzie do jakiejś sprzeczki, to proszę o tym powiedzieć. Ja zaraz wracam, także... Zamykam sprawę sądową. Nie wytrzymam. A ty, Yeti, co? Co ty robisz w ogóle, gościu? Przecież się przyjaźnimy, a ty takie coś robisz. No to mnie odbiło. Tak, przyjaźnimy, chciałaś mnie zabić. No, nieprawda, i to było przez przypadek. Ja ciebie przeprosiłam za to, to było przez przypadek. To nie było przez przypadek. Mam materiał dowodowy. To było przez przypadek i dobrze o tym wiesz i ty próbujesz wyłudzić... Przyznaj, że zazdrościsz mi pracy, że nie, jestem mam bogaty to, mam, teraz. Co ja mam to w gościu, ja mam to w nosie totalnie, naprawdę. Ja się nawet cieszę z tego, że ty sobie zarabiasz, a ty w ogóle takie... Nie. Przyznaj, że lecisz teraz na moją kasę. Nie lecę na twoją kasę, ty jesteś jakiś głupi i normalny. Lecisz. Nie, no ty ci... Chciałaś odzyskać to, co ci zabrałem za prawo jazdy, ale no. Nie ma tak łatwo. Słuchaj...
Ja naprawdę mam to gdzieś, rozumiesz to? Rozumiesz? Tak, na pewno, teraz masz to gdzieś, nie, mam cię w sądzie. Nie, no ja po prostu mam to gdzieś totalnie, tylko nie podoba mi się to, że ty mnie wziąłeś tutaj do sądu i ja teraz muszę... O, uwaga, w końcu proszę wrócił. Proszę wstać wysoki, stąd idzie. No, dobrze ci tak. Skontaktowałem się przed chwilą z działem prawnym naszego sądu i doszliśmy do wniosku, że wyrok oczywiście zostanie uznany na korzyść pana Yetiego, to znaczy Wilki. Dniem dzisiejszym dostaje dożywotni zakaz prowadzenia samochodów spalinowych. Oczywiście będzie zobowiązany również do zapłacenia kary, która obowiązuje na rzecz sądu. To znaczy musi pan nie opłacić koszty sądowe. Ale ja ubiegam się jeszcze o odszkodowanie. Widzisz? Niestety on postanowił. Niestety musiałem w tym momencie serwer, ponieważ muszę to przedyskutować. Zadzwonię za sekundę tutaj. No, halo, halo, halo. Dobra, dziękuję. Wszystko już wiadomo. Więc tak, słuchajcie. W tym momencie zażądam. No. Możemy spojrzeć. No, patrzymy się. Tak, tak, tak. No, to ja nie widzę, że na mnie patrzycie, nie? No ja się patrzę. Dobra, nieważne. W każdym razie żądam w tym momencie, aby Milki zadośćuczyniła Yetiemu ową szkodę i zapłaci mu 200 zielonych. To są jakieś jaja. Ja się odwołuję, nie mam zamiaru. Nie, to jest jakieś oszukaństwo, widzowie. Widzowie, to jest jakieś po prostu oszukaństwo. Nie mam zamiaru w ogóle uczestniczyć dalej. Amikam rozprawę. Nie, widzowie, to się nie dzieje, ogólnie rzecz biorąc to uważam, że bardzo źle zostałam potraktowana, jeżeli coś uważacie, napiszcie to w komentarzu, widzimy się jutro, ja jakoś sobie dopadnę tego małego Yetiego, zobaczysz, wiesz, zobaczysz, nie w sądzie, ale oddawaj kiedyś się policzymy się kiedyś.